Witam w kolejnym odcinku programu kulinarnego Na talerzu Agnes. Choć mamy zimę, postanowiłam dzisiaj trochę pogrillować. A jak grill, to oczywiście smaczna kiełbaska i pyszne mięso. Dlatego zakupy postanowiłam zrobić w sklepie firmowym Adama Bąka z Wieprza, mieszczącego się w Andrychowie. Tutaj można znaleźć zawsze świeże mięso i wysokiej jakości wędliny produkowane tradycyjnymi metodami. A co ważniejsze, można tu znaleźć wędliny bez konserwantów, a w niektóre dni tygodnia również ciepłą kiełbasę i szynkę prosto z produkcji. Miła i profesjonalna obsługa zawsze chętnie doradzi w zakupach. Wiem, bo jestem tu stałą klientką. Zapraszam. Dzień dobry. Dobra, pani Basiu, dzisiaj bym chciała coś na grilla, może 6 kiełbasek grillowych. Tak. Pani, że takie ładne kawałki karczu. Tutaj? Tak. Naturalnie smaczne mięso i wędliny pod Bąka. Dziś postanowiłam gotować nie u siebie w kuchni, a w tej oto drewnianej chacie w rodzinnych parkach mini zoo w Inwałdzie. To idealne miejsce na rodzinny odpoczynek i firmową imprezę. Właśnie, powiedziałam rodzinne parki w mini zoo w Inwałdzie. Alinko, wyjaśnij, dlaczego takiej nazwy właśnie zaczęliście używać? Tak, nasze mini zoo jest postrzegane jako przede wszystkim atrakcja dla dzieci, dlatego postanowiliśmy poszerzyć swoją ofertę, dzięki której także i dorośli znajdą tutaj właśnie swoje miejsce na odpoczynek, na relaks, na właśnie na łonie natury. Wiosną 2016 roku powstanie u nas nowy park tarasów widokowych z gęsią zagrodą Sierotki Marysi. W tym właśnie parku będzie można właśnie wypocząć, zrelaksować się, wyciszyć, napić przepysznych, świeżych soków z owoców, napić się dobrej kawy, herbaty, zjeść świeżo upieczone ciasto, ale co najważniejsze, upajać się przepięknym widokiem Beskidu Małego. Nasze najmniejsze goście, najmniejsi goście będą mogli wysłuchać bajek opowiadanych przez Sierotkę Marysię. I takim właśnie sposobem nasze mini zoo przemieni się w park zwierząt, w park zabaw dla dzieci oraz park tarasów widokowych. Brzmi zachęcająco, nie możecie tego przegapić. Pierwszą potrawą, którą dziś przygotuję, będą ziemniaki nadziewane żółtym serem i boczkiem podane z sosem czosnkowym. Może nie jest to dietetyczne danie, ale na pewno przepyszne. Pierwszy raz, jak robiłam to danie, miało stanowić dodatek do grillowanego mięsa, a okazało się, że to właśnie mięso było dodatkiem do moich ziemniaczków. Ziemniaki są surowe, umyte, które teraz będę nacinała dość głęboko, ale nie do końca. Ziemniaki najlepiej wybrać niezbyt duże, żeby nie grillowały się za długo. Teraz to prawda mamy zimę i grilla nie odpalamy, ale ja często nawet w lecie robię je w piekarniku nagrzanym do 200 stopni i piekę około 40 minut do miękkości. Więc jak tylko będziecie mieć ochotę, możecie je spokojnie zrobić na obiadek. Kominka bije, od grilla bije takie ciepło, że od razu robi się cieplej na duszy. A mięsko, które się grilluje i kiełbaska tak pachną, że aż ślinka cieknie.
prawie wszystkie ziemniaczki poprzekrawane. Zaraz będziemy je nadziewać. Dobra, tu mam pokrojony boczek wędzony i ser żółty, którymi na przemian będę faszerować moje ziemniaczki. Tak, jeden ziemniaczek gotowy. Ciekawa jestem, czy Wy macie jakieś fajne przepisy na grilla. Jeżeli macie, to pamiętajcie, że czekam na nie na agnes@mamniusa.pl. Chętnie spróbowałabym coś nowego, bo bardzo lubię próbować nowe rzeczy, a jeżeli jeszcze są sprawdzone i proste, tym bardziej. I nie przejmujcie się, jeżeli wydaje Wam się, że te przepisy według Was są zbyt proste, żeby je przesłać. To wcale nieprawda, takie są najlepsze. Muszę dokroić trochę serka. Może wystarczy. Ziemniaczki już nafaszerowałam. Teraz muszę zapakować je w folię aluminiową, którą porwę na małe kawałki. Każdy kawałek folii poleję troszkę olejem, żeby nie przywarły moje ziemniaczki. Teraz każdego ziemniaczka posypię moją ulubioną wegetą. Zrobione. Mogę je teraz ładnie zapakować. Ziemniaczki gotowe. Oddam panu Tadziowi do zgrillowania. Ziemniaczki się będą grillować, a ja zajmę się teraz sosem czosnkowym. Do mojego sosu czosnkowego potrzebuję pół zielonego ogórka, którego obieram. A następnie ucieram na tarce o grubych oczkach. Nie mam tarki. O, tarka się znalazła i trzemy. Ogórek już tarty, potrzebuję teraz dwa ząbki czosnku przecisnąć przez praskę. Oczywiście robimy to do smaku, jak ktoś woli bardziej czosnkowe lub mniej. Daję tego czosnku mniej lub więcej. Teraz daję jedno opakowanie serka bieluch. I trochę jogurtu greckiego. Myślę, że tyle wystarczy. Wymieszam. Jeszcze trochę posolimy do smaku i dodamy trochę pieprzu. Nasze ziemniaczki się pięknie robią na grillu, a ja właśnie zakończyłam swój sos do ziemniaczków. Teraz tylko czekać, aż się pięknie zgrillują. Mój sosik jeszcze udekoruję troszkę szczypiorkiem.
kolejną potrawą, jaką będę robić, to będą ślimaczki z kabanoskami. Do tego potrzebuję fileta z kurczaka, którego troszeczkę rozbiłam, posoliłam i popieprzyłam. Będę go smarowała musztardą z gorczycą wymieszaną z oregano. I każdego fileta smaruję moją mieszanką musztardowo-oreganową. A następnie będę kroiła je na bardzo cienkie kawałki. No myślę, że może takie. To nie jest nóż. Myślę, że takiej wielkości kawałeczki wystarczą. Filecik pokrojony, teraz potrzebuję mojego kabanosa pokroić na małe kawałki. Kabanos już pokrojony, teraz pomidorki koktajlowe przekroję na połówkę. Zabieramy się za zwijanie ślimaczków. Potrzebujemy do tego patyczki do szaszłyków. Pierwsze co robimy, to nabijamy pomidorka. Bierzemy kawałek naszego fileta. Do środka dajemy kabanosa. I nabijamy na szaszłyk. I znowuż pomidorek. I ślimaczek z fileta z kurczaka i kabanosa. Ponieważ szaszłyczków jest dość sporo, pozwijam je razem z Aliną. Dobra, to ty nadziewaj, a ja będę zawijać. Może być? Okej. Okay. Proszę. Szaszłyczki już pięknie zrobione. Posmaruję je teraz tylko troszeczkę olejem. Zrobione. I oddam do zgrillowania. Proszę. A ciebie, Alinko, chciałam jeszcze zapytać, czy skoro zimę mamy taką, jaką mamy, czy jej w ogóle nie mamy, czy parki rozrywki w Mini Zowinwałdzie przygotowały jakąś szczególną ofertę dla dzieci i rodzin? Tak, muszę powiedzieć, że zbliżają się do nas wielkimi krokami ferie zimowe i tak pokrótce chciałam przedstawić naszą ofertę. Pomimo tego właśnie, tak jak Aga powiedziałaś, już nie mamy mroźnej zimy, natomiast mamy przygotowane naprawdę moc atrakcji dla wszystkich Państwa. Będą to przede wszystkim przejażdżki bryczką, przejażdżki saniami, jeżeli oczywiście zima nam dopisze, zjazdy na workach z sianem, różnego rodzaju gry terenowe, gry zręcznościowe. Na pewno nie może zabraknąć zwiedzania naszego parku zwierząt. Będą również przejażdżki konne. Też nie zapomnimy, moi drodzy, o nauce, dlatego też w naszej ofercie znalazły się zajęcia z tematyki przyrodniczo-leśnej. Będzie można te zajęcia połączyć z warsztatami plastycznymi. Także gorąco zapraszam. Więcej informacji na naszej stronie www.agrokucyk.pl. I ziemniaczek z sosem już zrobiony. Alinko, proszę, spróbuj, co zrobiłam i powiedz, czy ci smakuje. Pyszne. Teraz czekamy na ślimaczki. No i co? Szaszłyczki gotowe. Idę nimi poczęstować gości. Proszę bardzo, smacznego. Dziękujemy. No i co? Smakuje? Przepyszne. Pyszne. No pyszne po prostu. Na sam koniec przygotuję bardzo szybki i smaczny deser.
Mam tutaj około 30 deko owoców. Te są akurat mrożone, bo niestety teraz sezonu na owoce nie ma. Dodam 4 łyżeczki cukru pudru. I wszystko zmiksuję. Tak, owoce pięknie się zmiksowały. Tutaj przygotowałam sobie 4 pucharki i na sam dół daję trochę owoców. Na to parę łyżeczek jogurtu greckiego. Całość posypię płatkami migdałowymi. I jeszcze jedna warstwa. Mam tutaj utłuczone ciastka owsiane. I na to jeszcze jedna warstwa owoców. Jogurtu. Płatków migdałowych. I ciasteczek. I co? Mój deser gotowy. A że jestem ogromnym łasuchem, muszę spróbować. Pyszne, chrupiące i wcale nie takie słodkie. Na dziś to już koniec gotowania. Cieszę się, że mogłam gotować w tak atrakcyjnym miejscu. Jest tu całe mnóstwo atrakcji i dla dzieci, i dla rodzin, i dla osób dorosłych. A dziś tradycyjnie chciałam nagrodzić panią Barbarę Miśkowiec z Nitku, która nadesłała mi przepis na rozgrzewającą zupę dyniową. Pani Barbaro, ta oto ściereczka jest dla pani. A my widzimy się już za tydzień, 9 stycznia o godzinie 10 na mamniusa.pl. Będę gotować w kolejnym atrakcyjnym miejscu. Koniec odcinka 5.